No dobra, zaczynamy, Szymek, pierwsze ćwiczenie z Kijkiem. kijkiem. Złącz nogi, pięty. Tak. No, no i zaczynamy. Przed siebie rączki. Za głowę. I chwilka przerwy. I takich powtórzeń robimy do ilu? 10. A. No, drugi raz. To samo. Mhm. Nie ma zmian. Z górą widzisz coś? Co? Mama. No. No, następny zestaw ćwiczeń. Na to brzuszku. Podkładanie rąk. Dobrze, połóż się na brzuszku. Rączki pod brodę. I do góry. I wytrzymujemy w tej pozycji. 1, 2, 3, 4. Przerwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to ćwiczenie też wykonujemy 10 razy. Teraz zaczynamy trzecie ćwiczenie. Jedna rączka koło ucha przed siebie i przeciwna noga do góry. Nie, nie ta z tą. Nie, przeciwna. Tylko ta. No, ale trzeba utrzymać równowagę. No, zaczynamy. No, trzeba utrzymać równowagę. Co? No. Dobra, zaczynamy. To było raz. Jeden. To będzie drugi. Mama włączy pauzę. No. Troszkę dłużej wytrzymuj w tej pozycji. To było dopiero jest jeden. Dobrze. No, drugi raz. Co ja robię? Oj. Ale nie chwiej się. Nie mogę utrzymać. Utrzymaj równowagę i dopiero. Dobra. I kolejna ręka. Tu. Tu już było tu. Nie, jeszcze na drugiej ręce i dopiero będzie tu. Czemu? Bo tak. No ale troszkę za krótko wytrzymujesz w tych pozycjach. Staraj się jak najdłużej. I zaczynamy kolejne ćwiczenie. Łapki przekładamy i skręcamy w lewo. Naciągamy mięśnie lewe. Pierwsze. Raz. Dwa. Ile razy wykonujemy powtórzenie? 10. Dobra. No, teraz się kładziesz, ale wyprostuj prosto, w linii prostej, żebyś leżał. Dobrze. I rączki. Co robimy z rączkami? No, pokaż. Do góry. Dobrze. Najpierw na bok i wracają górą. Pięć w tą, pięć w tą. Mhm, dobrze. Teraz 5 razy w drugą stronę, czyli najpierw rączki do góry. O tak. I wracają bokiem. Do góry. I powoli wracają. I zaczynamy kolejne ćwiczenie. Leżymy na boku i wyciągamy daleko. Lewą rączkę wyciągamy daleko i lewą nóżkę wyciągamy prosto daleko. Raz. I drugi raz. Mocno, mocno, daleko, daleko. Rozciągamy się. Dobrze. Dwa razy i do 10. I następne ćwiczenie zaczynamy.
Tylko ja będę musiała trzymać ci rączki za głową. A pokaż, co będziesz robił. Przechylał nóżki. No, pokaż. Raz na jedną stronę i raz na drugą stronę. Dobrze, to żeby było ci łatwiej, to ja pójdę ci mocno trzymać rączki, a ty podniesiesz nóżki i będziesz przerzucał. O tak, raz na prawo i raz, no i raz na lewo. To idę ci przytrzymać rączki. I przedostatnie ćwiczenie, kijek na karku i ładnie skręcamy w prawo, czy tam w lewo. 10. 6. No licz to. I ostatnie ćwiczenie. No, no ostatnie ćwiczenie jak było. Na pupie siadamy. Nóżki złączone. I daleko się wyciągamy. Najmocniej, najmocniej, najmocniej jak się da. Wracamy i do góry. 10. 6. I jeszcze raz. 6. No rób. Wyciągaj się daleko, daleko, daleko. I wykonujemy 10 razy.